być w branży na przykład finansowej, prawniczej. Nieruchomości. Nieruchomości, dokładnie. To, czyli wszędzie tam naprawdę, gdzie są relacje, podbijamy swój profesjonalizm, bo to są te branże, gdzie musimy wyglądać na miarę biznesu, musimy wyglądać tak dobrze, jak jesteśmy profesjonalni. I wtedy ci ludzie chcą z nami pracować i też zbliżamy sobie klientów, którzy też tak wyglądają. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć wszystkim, witam Was w nowym odcinku Business Ridera. Tym razem jest specjalny odcinek prosto z Los Angeles, bo tak się składa, że razem z moim gościem byliśmy na wspólnej konferencji i postanowiliśmy w tych fajnych okolicznościach przyrody nagrać nowy odcinek. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Linke. Piąteczka, Michał. Cześć. Michał jest ekspertem od kreowania wizerunku, jest właścicielem firmy Tylers Club. I Michał, jesteś inwestorem w nieruchomości, ma też swoje kamienice, ma działki w Trójmieście. Może Michał, powiedz więcej o sobie. Dzień dobry, witam Was. Faktycznie jesteśmy w Los Angeles. Pogoda dopisuje. Tak jak już Daniel powiedział i część pewnie z Was już mnie zna też, na co dzień zajmuję się kreowaniem wizerunku i zarządzam marką i firmą Tylers Club. Szyjemy koszule, garnitury na miarę, ale również zajmuję się nieruchomościami, które pozwalają mi realizować się tak naprawdę w branży odzieżowej i w kreowaniu wizerunku. Okej, a jak to się stało, że, bo Ty pracowałeś wiele lat na etacie, jak to się stało, że jakby założyłeś swoją firmę, jakby coś się do tego skłoniło i jak chyba to Twoja droga? Wiele lat, już można powiedzieć prawie jak dinozaur, bo 10 lat, przeszło 10 lat, pracowałem w poprzedniej firmie, podróżowałem po całym świecie, robiliśmy szkolenia, zajmowaliśmy się podobnym tematem, natomiast jeśli się jeździ, jeśli się korzysta i obserwuje różne rzeczy, które się dzieją na świecie, no gdzieś tam apetyt rośnie. I tak zaobserwowałem, że jest dobry moment na to, żeby spróbować własnych sił. W kreowaniu marki kupiłem markę Tylers Club, zainwestowałem w rebranding. No i działamy, szyjemy. Okej. To było łatwe, bo wiem, że byłeś człowiekiem, który zarabiał sporo na etacie i miałeś dosyć wygodne życie, samoloty, samochody, życie w hotelach to jest. Na całym świecie. I teraz jakby coś się skłoniło, żeby przejść na tą drugą stronę. To nigdy nie są łatwe decyzje. Gdzieś próbujemy, wiadomo, strefa komfortu, zresztą sam często o niej mówisz, była bardzo, bardzo duża i głęboka. Natomiast myślę, że apetyt na to, żeby iść dalej, jak już widzisz, że uderzasz głową o sufit i gdzieś już dalej w danej strukturze nie pójdziesz, fajnie jest pójść dalej i spróbować czegoś nowego. I na dzień dzisiejszy zastanawiam się, czemu tak późno. Tyle mogę powiedzieć. Lepiej późno niż wcale. Ale też rozmawialiśmy o tym podczas drogi, że naprawdę najbogatsi ludzie zarobili swoje największe majątki właśnie po 40. A to tobie do 40 się trochę brakuje, więc nie przejmuj się. No nie, planuję do 40, dlatego zacząłem szybciej. Okay. Powiedz coś więcej na właśnie kreowanie wizerunku i jak to jest, bo jest wiele teorii na temat tego, jak się wygląda i jak to wpływa na biznes później. I jak jest Twoim zdaniem, jakby, czy na ile ten ubiór jest ważny i na ile ten ubiór bezpośrednio wpływa na to, ile zarabiasz? To jest. Wiadomo, że jeśli chodzi o kreowanie wizerunku, to musimy wiedzieć, w jakim kierunku chcemy, żeby on poszedł i to jest najważniejsze. Natomiast musimy, no, tak jak byliśmy na konferencji, widziałeś, że ludzie są, wyglądają różnie. Nie możemy powiedzieć, że dobrze, źle, bo wyglądają różnie i czasami chcemy podciągnąć swój profesjonalizm, przykuć troszeczkę uwagę do swojej osoby, żeby pokazać, że jesteśmy profesjonalni w tym, co robimy, żeby dano nam szansę. I ja tak to traktuję, że ubranie to jest pewnego rodzaju wytrych, który pozwala nam otwierać wszystkie czy wiele drzwi i wtedy mamy szansę pokazać, co chcemy robić i czy jesteśmy w tym dobrzy, bo to też jest kolejny projekt, żeby nie
pokazać, że jesteśmy w czymś dobrzy i musimy mieć szansę na to, żeby to pokazać. Tak. A jak to jest z tym pierwszym wrażeniem? Bo myślę, że ta ileś, te kilka sekund generalnie decyduje o tym, że ktoś z sobą chce robić biznes, albo chce z sobą dalej rozmawiać, albo nie. Pierwszych parę sekund, jedni mówią 10, jedni mówią 4. Tak naprawdę poznajesz kogoś i wiesz, albo go lubisz, albo nie, albo chcesz z nim robić biznes, albo nie. Tak jak czasami się mówi, że poznałem człowieka i wiem, że można z nim konie kraść. Tak jak jest takie słynne powiedzenie, że z człowiekiem trzeba zjeść beczkę soli, żeby go poznać. Osobiście, znając psychologię działania i wiedząc, jak to wszystko wygląda, jest zupełnie inaczej. Mamy parę sekund, robimy dobre wrażenie albo nie i tak naprawdę odtworzyć dobre pierwsze wrażenie albo skorygować je jest praktycznie już niemożliwe. Więc jest to bardzo ważne i od tego tak naprawdę zależy, czy zrobimy ten deal, czy zrobimy, chcemy z kimś robić biznes, czy nie. Zresztą tak jak na konferencji, no, mieliśmy okazję być wspólnie, stoisz wśród wielu ludzi, są ludzie, z którymi czujesz chemię, chcesz rozmawiać, widzisz, tak, że się z nimi będzie tobie dobrze rozmawiał, a są osoby, które są skryte, zamknięte w sobie i one robią takie pierwsze wrażenie tobie, że nie będziesz chciał z nimi rozmawiać. Tak, albo są, po prostu żyją w swoim stylu i teraz ten styl nie jest spójny z tobą. No, jest pewien kanon też biznesowej spójności. Oczywiście. I tutaj jesteśmy w Stanach trochę inaczej, wydaje mi się, niż w Europie, prawda? No, widać ewidentnie, że ci ludzie jednak są bardziej różnorodni i ich ubiór. Natomiast u nas w Europie jest tak, jakby można łatwiej kogoś... dopasować, spozycjonować. No, na pewno rynek amerykański to jest totalnie odwrócony. Jest to rynek freelancerów, ludzi, którzy chcą uciec z jednej strony, tak jak na przykład mamy Los Angeles, tak? Ludzi, którzy chcą uciec od garniturów, od koszul, od takiego dress code'u, który nas przypisuje do pewnej grupy ludzi. Czy do pracy, do stanowiska, tak, to jest. Natomiast no, mamy Nowy Jork, gdzie tak naprawdę życie bez garnituru, bez koszuli, no, mówią, nie istnieje. Więc jeśli chcemy być w branży na przykład finansowej, prawniczej, nieruchomości, dokładnie, to czyli wszędzie tam naprawdę, gdzie są relacje, podbijamy swój profesjonalizm, bo to są te branże, gdzie musimy wyglądać na miarę biznesu, musimy wyglądać tak dobrze, jak jesteśmy profesjonalni. I wtedy ci ludzie chcą z nami pracować i też zbliżamy sobie klientów, którzy też tak wyglądają, bo oni oczekują tego od nas. I wtedy tworzą się te relacje biznesowe wśród ludzi, z którymi chcemy. A powiedzcie, jak to można przełożyć bezpośrednio na rynek nieruchomości? Bo w przypadku, kiedy sprzedajesz mieszkanie, to chyba, że jesteś agentem, to ma duże znaczenie. Natomiast jeżeli kupujesz, to już tak też ma duże, natomiast to działa totalnie inaczej. To jest fajne pytanie. Ostatnio właśnie miałem okazję troszeczkę w tym temacie się poruszać, zresztą jak wiesz. No, byliśmy wspólnie na konferencji. Na konferencji, dokładnie. Zera, i, tak? I zawsze rodzą się, ja bardzo lubię takie pytania. Idę do klienta kupić czy wynegocjować nieruchomość. No i co mam, jak mam wyglądać? I tu musimy pamiętać o tym, że my nie mamy zawsze wyglądać tak samo. Mamy się dopasowywać, mamy wchodzić tak naprawdę w różne buty, czy w różne sytuacje i ubierać się stosownie do nich. I tak jak czasem, jeśli idziemy do notariusza, czy idziemy już po finansowania różnego rodzaju, czy chcemy... Do inwestora, czy do banku na przykład. Dokładnie. Tak? To musimy wyglądać już profesjonalnie i pamiętajmy o tym, że poruszać się w pewnym dress code, który jest wymagany, czy oczekiwany w tym środowisku. Natomiast jeśli idziemy licytować, czy kupić mieszkania... Od osoby takiej kowalskiej... Tak, na przykład, albo będącej w ciężkiej sytuacji, tak, akurat, no to gwarantuję ci, że jeśli ubierzesz granatowy garnitur i białą koszulę i do tego czarny krawat, to ta osoba ci nawet nie otworzy drzwi, bo będziesz wyglądał jak pan, który chce już sam nią wyprowadzić. Więc musimy o tym pamiętać, żeby się dopasowywać do sytuacji i tu, żeby się czuć swobodnie, to na pewno łatwiej nam będzie dobrać sobie garnitur, właśnie tak jak mówiliśmy, do spotkania bardziej już biznesowego. A jeśli mówimy o takich negocjacjach, czy o zaprzyjaźnianiu się z pewnym osobą, tak, czy w pewnej sytuacji, tu musimy bardziej wejść w jej buty i w tą sytuację, jaka ją spotkała, bo to też trzeba o tym pamiętać.
prosto. Ty jesteś też, Michał, psychologiem z wykształcenia. Powiedz mi, jak to, jak jakby twoje kompetencje z tej dziedziny jakby wpływają na właśnie na twoją wiedzę na temat wizerunku, na temat jakby kreowania, na temat tego, jak ci ludzie postrzegają? Jeśli chodzi o moją wiedzę psychologiczną, ja zawsze starałem się podążać kierunkiem bardziej zarządzanie, psychologia zarządzania, psychologia marketingu, niż kliniczne przypadki. Natomiast nauczyło mnie to i pokazało mi to też pewne mechanizmy działania. I uważam, że to, co na dzień dzisiejszy robię, czyli kreowanie wizerunku, jest bardzo powiązane z tym, co się uczyłem, czy co zgłębiałem, może tak to nazwijmy, na studiach. Bo dalej kręcimy się wokół pierwszego wrażenia i pewnego procesu czy skryptu psychologicznego. Okay. Tutaj cały czas jesteśmy na tej płaszczyźnie, więc jeśli chcemy robić dobre pierwsze wrażenie, musimy wiedzieć, co na to wpływa, co jest oceniane, jak mózg interpretuje, że mózg chodzi na skróty i tworzy pewne skrypty, które później już są nie do odwrócenia. Chociaż jak sobie o tym myślę, to jest z tym dużo racji, ale są takie filmiki na YouTubie pod tytułem Gold Digger. I tamte pierwsze wrażenie jest naprawdę złe, ale drugie dobre wrażenie robi samochód typu Ferrari czy samochód typu Lamborghini, tak? Dokładnie. I tam widać, jak to pierwsze wrażenie jest nieważne. No tak, to jest przerost argumentu, tak. Numer dwa nad argumentem numer jeden. I tutaj na pewno trzeba pamiętać o tym, że... Tylko też pamiętajmy o tym, że... Co jest ważniejsze dla tej osoby, która akurat jest poddana wpływowi pewnego procesu. I po prostu dla tych osób liczy się bardziej ten drugi niż ten pierwszy argument. Albo pierwszy, a nie drugi. Natomiast w biznesie dobre ubranie albo adekwatne do sytuacji jest ważne, ale chyba nie tak ważne jak ten drugi argument. Dokładnie. Wiesz co, powiem ci tak, to jest. Ja uważam, że to jest bardzo prosty mechanizm. Dobre wizerunek, czy kreowanie wizerunku, czy dobry strój nie zastąpi fachowości, ale często może być tak, że nie będziemy mieli okazji pokazać naszej fachowości, bo nie zrobimy dobrego pierwszego wrażenia. Dokładnie. I ten ktoś nie będzie chciał się z nami spotkać. Okay. Więc tu na pewno te dwie rzeczy się bardzo mocno uzupełniają. A powiedz mi, jeśli chodzi o dzisiaj o garnitury, to jak to się zmieniło na przestrzeni czasu? Bo trochę się moda zmienia. Widać jakby coś, co było modne 5 lat temu, już dzisiaj nie jest. I jak 20 lat, 30 lat temu było jeszcze inaczej. W którym kierunku to podąża? Wiesz co, na pewno garnitury idą w formie, jakby wszystko idzie w kierunku bardziej użytkowej mody. I tak jak kiedyś mieliśmy bardzo duże garnitury wypakowane różnego rodzaju ciężkimi konstrukcjami, taki angielski typ szycia na miarę, czy w ogóle toporny, zbroja po prostu, można to tak nazwać wkrótce. Na dzień dzisiejszy idziemy w tkaniny bardzo lekkie, fajne wełny, z dobrymi domieszkami, bezkonstrukcyjne, czyli tak naprawdę wzięliśmy ten garnitur, wyrzuciliśmy z niego wszystko, co niepotrzebne i się okazało, że on jest jeszcze bardziej użyteczny niż tym wszystkim, co miał. I dalej elegancki. Tak. I to też coś fajne, bo tak mało kto wie, że na dzień dzisiejszy wszyscy mówią, o, chcemy mieć włoskie garnitury we włoskim stylu, lekkie. Tak naprawdę włoski garnitur powstał tak, że ktoś z Włoch przyjechał do Anglii, wziął garnitur, przywiózł go do Włoch, ubrał, zobaczył, że jest za ciepło i zaczął z niego po kolei wyrzucać różne rzeczy niepotrzebne i nagle już usunął wszystkie zbędne konstrukcje, zbędne poduszki, tą budowę. Tak, nagle się okazało, że mamy fajną, lekką marynarkę, która idealnie się sprawdza nawet w słoneczne dni. Bo to też pamiętajmy, że garnitur to nie jest zawsze, wszystko granatowy garnitur już mam. Natomiast garnitur może być na lato, na zimę. On jest z innej wełny, z innej domieszki. Mamy domieszkę jedwabiu, mamy moher. Więc tutaj to jest inny temat, też nie chciałbym Cię tutaj zanudzać, bo już parę razy miałeś okazję tego posłuchać, bo zawsze o tym mówię. Ale tak samo z białą koszulą. Biała koszula, tak jak dzisiaj jesteśmy, 29 stopni, biała koszula i wszystko jest fajnie, nosi się komfortowo, bo jest dobra tkanina, dobrze oddycha, odpowiedni splot, więc to też jest na pewno bardzo ważne. Ale jeśli chodzi o garnitury, to na pewno poszliśmy w kierunku bardziej dopasowanych na dzień dzisiejszy kroi i na pewno lżejsze konstrukcje i sploty wełny, no to już gdzieś tam jest drugi, okay. drugi temat też, tak jak mówiłem. A takie największe błędy, jakie mężczyźni albo ogólnie ludzie popełniają
przy ubiorze, przy wizerunku własnym? To... Wiesz, z tymi błędami to oczywiście możemy mówić o całej masie. One są, tak jak ja jestem z Trójmiasta, więc u nas one będą jeszcze większe niż w większych miastach, niż w mniejszych. Natomiast to, co jest takim, myślę, kluczowym błędem, to ludzie kupują za duże rzeczy. I to jest taki prosty case. Widzę często, jak rozmawiamy z klientami, którym pomagamy w kreowaniu wizerunków, dobieraniu garniturów czy całej garderoby. Klient ubiera na siebie garnitur i on nie wie do końca, że on jest za duży. Mhm. On wie tylko, że kiedy jest za mały. Tak, bo czuje, bo go uwiera, tak? Bo go uwiera. I tak naprawdę bardzo jest cienka ta granica pomiędzy za mały, a za duży. I żeby on był idealny, to przeważnie jest potrzebne troszeczkę doświadczenia i wsparcia z naszej strony, ale uważam, że największy błąd na dzień dzisiejszy to mężczyźni kupują za duże ubrania, rozmiarowo. Bo to wygląda źle nawet, tak? Nie, znaczy badania same mówią, że za dużym ubraniu wyglądamy mało profesjonalnie czy nieprofesjonalnie, ale wygląda źle, tracimy proporcje. Jeśli mamy za duże ubranie, wyglądamy na tęższych, niższych, tak. No, a nie po to dbamy o siebie. Tak. Wiem też, że byłeś w Nowym Jorku, byliśmy razem w Las Vegas na konferencji biznesowej, ale też jesteśmy tutaj w LA, gdzie jest bardziej rozrywkowo, bym powiedział. I jak to oceniasz, jakby w którym kierunku idzie ta moda taka międzynarodowa i jak ty to patrzysz z swojej perspektywy? Wiesz, tutaj to jest w ogóle bardzo fajny temat, bo mamy dwie osoby w samochodzie w ciągu miesiąca. Zjechaliśmy bardzo dużą część czy Europy, czy świata, to już do oceny, ale widzimy, jak jest biznes, jaka jest globalizacja na dzień dzisiejszy. Jesz śniadanie w Warszawie, kolację jesz na konferencji już z ludźmi w Las Vegas i całość, to co jest fajne, że zaczęliśmy robić biznesy międzynarodowe, czyli już to może nawet nie tyle, że robić biznesy, ale wyjeżdżamy, spotykamy się z ludźmi z całego świata w różnych miejscach na świecie i to co jest fajne i to co widzę po naszych klientach, kiedy oni wracają i mówią, że jest, wie pan co, naprawdę było warto, że miał pan rację, udało nam się to fajnie zrobić, on mówi, wyglądamy na miarę naszego biznesu i musimy o tym pamiętać, że jeśli jedziemy, robimy ten biznes z ludźmi, którzy są z zagranicy, u nich ta kultura, czy za granicą, w Niemczech, czy w Stanach, ta kultura biznesowa jest już inna. Ja mówię sami, że czują się, że robią biznes międzynarodowy i wyglądają na miarę swojego biznesu. To jest fajne, że jedziemy gdzieś i tak naprawdę wyglądamy międzynarodowo, nie jesteśmy już przypisani do ziemi. Wspominaliśmy też, że masz takich klientów, którzy mają potrzeby, że mają parę różnych nieruchomości w różnych miejscach na świecie i mają takie potrzeby, żeby im budować takie kapsułowe garderoby. Na czym to polega? Wiesz, to jest przybliżyć? To tak jak właśnie mówię, że w dzisiejszych czasach globalizacja, życie pędzi. Ktoś, kto robi duży biznes, potrafi sobie szybko przeliczyć, ile jego godzina pracy czy jego czas kosztuje. On nie ma, jadąc, nie wiem, z Warszawy, jak leci z Warszawy do Miami, on nie chce myśleć, czy wziął odpowiednie spodnie, odpowiednie koszule, czy odpowiednie polówki, czy jak będzie szedł na bankiet, to będzie miał co ubrać. On po prostu ma trzy lokalizacje, ma mieszkanie w Londynie, ma mieszkanie w Warszawie i ma mieszkanie w Miami. I on chce mieć całe sety ubrań gotowe na miejscu. On nie zamierza się bawić, bo wie, ile czasu go to będzie kosztowało. On tam jedzie robić... Poświęci albo i więcej, żeby to później... Robić biznes. Oczywiście możemy mówić, że zakupy cieszą i chcemy spędzać czas, tylko pytanie, czy oni mają na to czas. No nasi klienci akurat, mamy takich klientów, którzy tego czasu nie mają albo chcą go wykorzystać inaczej i my zajmujemy się tym, że organizujemy dla nich całe garderoby i wysyłamy je pod konkretne adresy, dostarczamy pod konkretne adresy w różnych miejscach na świecie, gdzie później czeka to na nich już przygotowane i podróżują tak naprawdę tylko z kartą kredytową i szczoteczką do zębów. Wiem też, Michał, że masz nieruchomości w Sopocie, masz mieszkanie na wynajem i długo, i krótkoterminowy. Jakbyś teraz ten rynek ocenił, czy on się zmienił, czy się zmienił? Jaką widzisz perspektywę na najbliższy czas? Wiesz co, rynek, jeśli chodzi o Sopot, to niestety jesteśmy w troszkę innym położeniu geograficznym niż to miejsce, gdzie jesteśmy teraz. I ten sezon się bardzo skraca. Kiedyś sezon trwał od maja do końca września.
na dzień dzisiejszy trwa od lipca do A czego to wynika, że ona się skraca? Wiesz co, jest na pewno większa dostępność, oferta biur podróży, które oferują wyjazdy zagraniczne, to na pewno. Ale też myślę, że te ceny, które, bo to jest taka zawsze zależność, mniej ludzi przyjeżdża, ileś pieniążków trzeba zarobić, żeby utrzymać jakby cały biznes, żeby on był rentowny, więc cena za noc idzie w górę, więc coraz mniej ludzi przyjeżdża na dłuższe pobyty. Te pobyty są coraz, ich nie jest mniej, ale są krótsze. I tak widzimy, że na dzień dzisiejszy większość klientów przyjeżdża do nas od czwartku do niedzieli przy wynajmie, przy krótkim terminie wynajmu. I oczywiście to jest cały czas opłacalny biznes, ale trzeba go bardzo dobrze zaplanować i patrzeć na koszty, tak jak kiedyś zakładaliśmy jakiś tam po prostu procent, że nie możemy przekroczyć z kosztami, tak na dzień dzisiejszy, żeby to miało ręce i nogi, to musimy bardzo pilnować kosztów i optymalizować jednak wynajmy, korzystając już z więcej niż jednego pośrednika, gdzie kiedyś spokojnie wystarczył jeden. Ale mówisz o operatorze, znaczy, nie, znaczy, rezerwacyjnym. O stronie internetowej. Tak, tak, Booking, tak. Czy... Tak, no nie chciałem tutaj tak, ale czy Booking, okay. Czy to już na dzień dzisiejszy trzeba korzystać z dwóch, trzech, bo się okazuje, że klient, który korzysta z Bookingu, to jest zupełnie inny klient niż jest na Airbnb. Tak, dokładnie. Więc to też, to nie jest tak, że mamy tego samego klienta i nagle płacimy różne prowizje za niego, tylko to są dwa zupełnie różne rynki. Dokładnie. Ale Sopot na pewno jest też wygodny. No, mamy tą synergię w Sopocie, że sezon jeden się kończy, a drugi się zaczyna. Przyjeżdżają studenci. Studenci chcą mieszkać też blisko uczelni. Tak? Takie... tak, no u mnie mamy tą sytuację, że mamy dosyć duże mieszkania. One mają po 70 metrów kwadratowych i no niestety są to mieszkania pożądane przez duże grupy ludzi, którzy przyjeżdżają w sezonie letnim. Bynajmniej nie wypoczywać, a czasami bardziej chyba się zmęczyć, albo świętować coś. I tak samo, czy są to... ślub kolegi. Na przykład ślub kolegi, wieczór kawalerski, panieński, czy po prostu przyjeżdża grupa Szwedów, Norwegów, którzy przyjeżdżają w konkretnym celu, zabawy, a nie... No i te mieszkania są bardzo szybko eksploatowane, co też znacznie wpływa na rentowność całego biznesu. Ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że w tym biznesie sama dewastacja lokalu nie jest problemem. Myślą, że to jest problem, że jak zapłacimy za wybitą szybę czy połamane meble, to jest okej. Okay. Pamiętajmy o tym, że żeby ten biznes działał, to nie mamy dnia wolnego. Jest piątek. Na zakładkę. Wszystko jedzie na zakładkę. O 10 wyjeżdżają, o 16 przyjeżdżają następni. No i w momencie, kiedy mamy jakieś nieprzyjemne sytuacje, klienci, a my za to zapłacimy, a tak naprawdę my mamy problem, bo tu nie chodzi o to, że, bo my nie możemy tego dalej wynająć, czyli szukamy lokali zastępnych. Czasem większa strata niż to połamane łóżko. Oczywiście, że tak, bo nagle się okazuje, że rezygnuje klient, który miał być na 2 tygodnie. Tak. I tutaj cały nagle kalkulacja sezonu bierze w łeb, bo jeśli nie wynajmiemy tego w niedzielę, czy nie wynajmiemy tego w piątek, to w środę nikt nie przyjeżdża, więc musimy czekać do kolejnego weekendu. Nagle się okazuje, że przez małą rzecz tak naprawdę tracimy tydzień wynajmu, a nagle się okazuje, że sezon to jest 8 czy tam 9 tygodni. Da się zabezpieczyć albo zrobić na to sposoby, żeby poza kaucjami na przykład, albo czy to jest pewna taka luka? Wiesz, no, mamy umowy, klienci podpisują jakby całe procedury, jak to ma wyglądać, jak wynajmniej ma przebiegać. Natomiast no, tutaj na pewno też dużo daje to, że mamy osoby, które osobiście wręczają klucze, które potrafią ocenić i przewidzieć to, po co to będzie. No a też Sopot jest taki, że sąsiedzi chętnie poinformują, jeśli jest monitoring sąsiedzki. Tak. Więc jest, ale jest to duży problem, bo Sopot nie jest miejscem, gdzie ludzie przyjeżdżają wypocząć, jak do spa, jak Ciechocinek, tylko przyjeżdżają po prostu na zabawę, więc tu trzeba pamiętać o tym, że mieć alternatywę. Przy większej ilości nieruchomości, tak jak my mamy, czy większej ilości mieszkań, jesteśmy sobie w stanie to przekładać, bo mamy też pokoje na wynajem jeszcze w Gdyni, więc możemy to też stosunkowo niedaleko, bo w Orłowie, więc możemy tych ludzi przekładać z miejsca w miejsce, szukając alternatywy, bo to też nie można powiedzieć, my Państwu nie wynajmiemy. Stoi rodzina z dziećmi, 8-9 godzin podróży pociągiem z drugiego końca Polski, a my powiemy Pan co, no sorry, dopiero jutro. Źle wyglądacie. Albo że źle wyglądacie, albo przepraszamy, no niestety był jakiś fuck up i nie jesteśmy w stanie wynająć mieszkania Państwu, zapraszamy za 2 dni.
no nie możemy. No, trzeba być poważnym. Jeśli robimy biznes, to starajmy się go robić tak, żeby on był poważny. Jakbyś chciał pomóc osobom, które mnie tutaj oglądają, które czują, że chciałby coś zmienić w swoim wyglądzie, wizerunku i poprawić coś, to co byś radził? No, na pewno zawsze mogą do nas zgłosić i nie wiąże się to z żadnymi wielkimi kosztami, czy żadnymi praktycznie kosztami. Mogą się nas poradzić przez WhatsApp, możemy to zrobić przez Skype, możemy robić to na spotkaniach, które organizujemy w Polsce, ale to, co najważniejsze jest, nie kupujmy ubrań za dużych, to po pierwsze. Po drugie, nie starajmy się nie ubierać więcej niż 3 kolorów na raz, bo to też dobrze wpływa, ale pamiętajmy też o tym, żebyśmy wyglądali schludnie i na miarę swojego biznesu, tego co robimy, żeby też nie przestrzelić się czasami za wysoko, czyli jeśli idziemy na spotkanie koktajlowe, nie ubierajmy smokingu. Tak. Ja bym jeszcze może do tego dodał, że nie wiem, czy się zgodzić ze mną, że taką radą może być też to, żeby nie iść na ilość, tylko na jakość. Zamiast kupić sobie 5 garniturów, czy lepiej mieć jeden dobry, czy skoro na miarę, czy naprawdę dobrze kupiony, taki, który dobrze leży, dobrze wygląda i będzie nam długo służył. To jest. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że tanie rzeczy są po prostu tanie. Tak. I to, czy to są ubrania, czy to są inne rzeczy, to po prostu tak jest. Tak. I pytanie, czy chcemy mieć 10 garniturów, które po zaniesieniu do pralni się porozklejają i będą do wyrzucenia do śmietnika. Czy chcemy mieć garnitury, które niekoniecznie muszą być na miarę, bo to nie o to chodzi, że teraz wszystko musi być na miarę. Jeśli mamy możliwość, ja zawsze mówię, to jest tak jak z samochodem. Możemy kupić samochód na miarę zrobiony pod siebie, możemy kupić samochód nowy ze stoku, a możemy kupić samochód używany. I żaden nie jest zły, po prostu to zależy od tego, na co chcemy sobie w danym momencie i możemy pozwolić. Natomiast zawsze byłem zwolennikiem tego, że jeśli kupujemy garnitur, to żeby on miał naturalne włókna, żebyśmy się w nim nie grzali, żebyśmy się nie pocili, żebyśmy się czuli cały dzień komfortowo. A na pewno też, jeśli chodzi o garnitur na miarę, to jest to fajny początek i można zawsze, jest to dobry moment, żeby spróbować tego szycia, bo będziemy później, nawet kupując gotowe, wiedzieli, czego oczekujemy od tego garnituru. Czego potrzebujemy. I teraz osoby, które po prostu noszą garnitury, nie mają pojęcia o tym, co ty robisz albo jak to wygląda, mogą się poradzić takie osoby i zobaczyć inną perspektywę naprawdę na modę niż pani, która jest w sklepie i ona tylko sprzedaje, a niekoniecznie zawsze doradzi. Dokładnie. Ja też to, co zawsze namawiam, żeby ludzie przyszli do nas porozmawiać, bo my tak naprawdę nie... To jest tak jak z biznesem. Jak zaczynasz, chcesz wejść w biznes, zaczynasz pytać, zaczynasz chodzić, rozmawiać, radzić się i wiesz nagle, czy nagle wiesz, jak on zaczyna wyglądać i co jest ważne w tym, to jak w nieruchomościach. No wiesz, że później, że mieszkanie z balkonem to jest dobre na sprzedaż, bo bez balkonu na wynajem. Jakby w każdym biznesie i we wszystkim są pewne rzeczy, którymi się trzeba kierować. I tak samo tutaj, jeśli przyjdziecie, czy przyjdziesz tak jak z tobą, zacząłem kiedyś rozmawiać, mówię, że zwróć uwagę na to, to później już chodzisz, mówisz, o kurczę, faktycznie, tu mi się na plecach tym zbiera, tutaj coś nie do końca pasuje. Tak. I to zaczyna ci później przeszkadzać. Ja tego nie widzę, tak naprawdę, ale ty to widzisz. Michale, to jest. Dzięki w takim razie za przejażdżkę i za rozmowę. Ja już muszę lecieć, bo mam za chwilę samolot, także trzymaj się. Widzimy się w Polsce. Widzimy się w Polsce. Wszystkiego dobrego, cześć.